Noc, kochani. W sumie jeszcze nie noc, dopiero 16. Zobaczcie, jak ciemno u nas. Ale to już ostatni dzień grudnia. Sylwester. Także jeszcze dzisiaj tylko taki dzień krótszy. A od nowego roku, od jutra będzie coraz dłuższy ten dzień, coraz lepiej. Tak jak mówię, idzie nowe. Mam nadzieję, że dobre. Co kupuje się w ostatniej chwili przed Sylwestrem? Słuchajcie, popcorn, ale też, kochani, śmietan fix. Brakło mi, słuchajcie, gdzieś wyszło mi to z domu i nie mam czym ubić śmietany do moich babeczek. Cześć, kochani, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie, moi drodzy. Sylwester, dziś niedziela. Ja już w sukience, słuchajcie, jakiejś takiej welurkowej, bordowej. Bardzo odświętnie się ubrałam. Słuchajcie, już niedługo, jeszcze dosłownie godzina i będzie 20. A jak będzie 20, przyjdą goście. Także czekam na gości razem z Adusią i Agatką. Boże, Adusią i Grześkiem, ponieważ Agatki nie ma, pojechała ze znajomymi. Pojechała do znajomych, słuchajcie, świętować, celebrować Sylwestra. Wiecie, jak to jest z tymi młodymi. Ja, kochani, ogarnięta, już przygotowałam wszystko. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam. Słuchajcie, ciasto tylko pokroję, tak naprawdę ciasto pokroję. Babeczki mam zrobione, tutaj jakieś przystawki przygotowałam. Oprócz tych przystawek w lodóweczce jeszcze mnóstwo różnych rzeczy. Kolejne babeczki, słuchajcie, są też, jest wędlinka, są też tortille, zrobiłam sałatkę, są nuggetsy, alkohol się chłodzi. Teraz tak, tak naprawdę, kochani, to najbardziej się stresowałam przygotowaniem stołu i w ogóle przetransportowaniem stołu z jadalni do pokoju telewizyjnego. W związku z tym, że jest domówka i chcemy też oglądać Sylwestra, który będzie na Polsacie, który będzie na przykład na Dwójce, czy w jakimś tam innym programie. Chcemy też oglądać właśnie, nie tylko, wiecie, bawić się, śmiać się, rozmawiać, ale też coś zerknąć, co się dzieje w świecie, jak to wszystko wygląda. Moi drodzy, w sumie to się cieszę, że ten rok się kończy i ten rok, chociaż nie był zły, naprawdę, nie był zły. Parę rzeczy do poprawki, ale mam nadzieję, że ten nowy przyniesie naprawdę dużo nowego, dobrego. Jak Państwo widzicie, przyniosłam ze stołu właśnie ten stroik, postawiłam go w oknie i niech ładnie świeci, ponieważ stół, tak jak mówiłam, za chwilę pójdziemy, Wam pokażę, przetransportowaliśmy do jadalni, w związku z tym, nie do jadalni, tylko do pokoju telewizyjnego, w związku z tym, że ja nie chcę nic dźwigać, albo po prostu nie, też nie chcę się forsować, to na szczęście była Agatka. Agatka, wiecie, silna kobieta, razem z Grzegorzem dali radę, przenieśli ten ogromny stół i tam wszystko będzie, słuchajcie, się działo. To znaczy, będziemy imprezować, sylwestrować, po prostu spędzać miło razem czas. Kochani, tutaj zawiesiłam dzieciakom taką niby, wiecie, jakąś kotarę z takich odblaskowych, po prostu w tą rzeczę. Tutaj mi brakło, więc dorobiłam po prostu taką zwykłą swoją. Oprócz tego świeci się też choinka. Oni będą mieli tutaj taką swoją przestrzeń. Zaraz tą choinkę wyłączymy na sekundę, sorry. I włączymy, bo mi gdzieś gaśnie, słuchajcie, połowa lampek. Najprawdopodobniej ma jakieś takie czasowe ustawienie, że się wyłącza za jakiś tam czas i moment. Nadmuchałyśmy z Adusią mnóstwo balonów, różnych balonów. Tutaj przygotowałam dzieciakom jakieś picie, szklanki. Oczywiście mają jeszcze jakieś chipsy i przekąski. Jak tylko będą chcieli, to oczywiście mogą z tego skorzystać. Dobra, kochani, idziemy do pokoju telewizyjnego. Chcę Wam pokazać, co mi tam się udało zrobić, przygotować właśnie na tego Sylwestra. Powiem Wam, że trochę się zmęczyłam, bo taki weekend dosyć intensywny. Wczoraj troszkę imprezowaliśmy u znajomych, dzisiaj u nas. Jutro Nowy Rok, byłam też dzisiaj w kościele, ponieważ miałam mszę za tatę na 9:30 na mszy. Także tak, wiecie, tempo i tak naprawdę nawet nie ma chwili, żeby tak usiąść, pomyśleć, przeanalizować, czy to wszystko jest tak, jakbym chciała. Nie jest źle, tak jak mówię, mogło być lepiej, ale ogólnie to jest rewelacyjnie. Najważniejsze, że jesteśmy zdrowi i że w sumie nic się nie dzieje. Kochani, już idziemy do pokoju, zobaczcie, tak to wygląda. Mam stół, słuchajcie, naprzeciwko telewizora. Będziemy sobie oglądać, zaraz tutaj przyciszymy troszkę
ten telewizor, bo tu jakieś programy Adusia sobie włączyła. Będziemy też korzystać troszeczkę z kanapy i tutaj słuchajcie, jakieś tam picia, zastawę położyłam, słuchajcie, jakieś talerzyki, szklanki, filiżanki, kieliszki, drobne takie przekąski, które mogę już postawić, to oczywiście postawiłam, natomiast to wszystko takie stricte do jedzenia, takie wiecie, konkretne, będę wyciągać później, żeby mi się tutaj nic nie zepsuło. Jest dosyć ciepło, nawet może nawet bym powiedziała, że za ciepło i będzie trzeba chyba przewietrzyć albo przykręcić grzejnik, bo jest po prostu totalnie, słuchajcie, gorąco, a im więcej osób tutaj będzie, tym tam temperatura będzie się bardziej podbijać. Co mi tutaj ta zasłona nie pasuje? Poczekajcie, bo tutaj mi coś nie pasuje, ta zasłona. Może tak będzie? No pewnie, że będzie lepiej. Dobra, moi kochani. Jeżeli chodzi o tą girlandę, którą ostatnio pokazywałam, słuchajcie, dzisiaj ściągnęłam wszystko, co się dało odkurzaczem, ale tak naprawdę, jakbym tak mocniej przycisnęła, to wszystko by zeszło i zostałyby same badyle z tej mojej właśnie tak zwanej girlandy świątecznej. Dobra, przechodzimy, zamykamy się, nie będziemy nikomu przeszkadzać. Nie wiem, wszyscy się pochowali, w sensie Grzegorz gdzieś odpoczywa. Ja natomiast, słuchajcie, biegam z wami po całym domu. Bo, dobra, kochani, chciałabym wam złożyć życzenie, ale to za chwilę poproszę Adusię. Odpalimy sobie, słuchajcie, zimne ognie. Ada uwielbia zimne ognie. I będziemy sobie składać, kochani, życzenia. Może na tle tej kurtyny, bo bardzo ładna i taka typowo świąteczna. No i mamy, słuchajcie, Adusię. Kochani, zaraz sobie tutaj odpalimy. Świetne te zimne ognie były w Biedronce. Takie, zobaczcie, trzy rozmiary, więc małe, duże i średnie. My sobie weźmiemy te duże, prawda, Sosiu? Mama będzie składała życzenia widzom. Mama będzie składała życzenia widzom. Adusia stoi i będzie się tylko przyglądać chyba. Mama, słuchajcie, zapalisz mi drugi? Nie, wystarczy jeden, kochanie, dobrze? Okej, ale na miniaturkę. Na miniaturkę? No to zaraz robimy miniaturkę. No i mamy, słuchajcie, Sylwestra, moi kochani, czego ja będę wam życzyć? Oczywiście, żebyśmy się spotkali w tej samej ekipie albo jeszcze większej w przyszłym roku, czyli jutro. I mam nadzieję, że będziecie ze mną cały rok. Kochani, życzę wam zdrowia, szczęścia, wszystkiego co najlepsze, oczywiście takiego spokoju, domu i oczywiście samych sukcesów, sukcesów takich prywatnych i służbowych. Mam nadzieję, że wam się wszystko będzie tak dobrze układać, jak nam. Bo nam się chyba dobrze układa, prawda, córciu? Całusek. Mm.